Pytała Pani, co to appetizer. Wie Pani, co to jest? To taki syrop wspomagający tutaj apetyt u osób starszych. Ludzie go dość często stosują, można go kupić w aptece. Wydaje mi się, że można zawsze spróbować, może akurat tutaj podziała. Mam do Pana pytanie, ma Pan może protezę? Tak. Dobrze, a jak długo ją Pan ma po prostu w użytku? 20 lat. A to 20 lat to troszkę dużo, nie uwiera ona tutaj u Pana, nie robi żadnych ranek na dziąsłach? Bo wie Pani co, czasami jest taka sytuacja, że pacjenci też nie chcą jeść przez to, że ta proteza uwiera, stąd też moje pytanie. A widziałam, że mają Pani kurki, tak. Hodują Pani. Wie Pani co, można tutaj zawsze zastosować taką rzecz, że po prostu zrobić rosół z tej kurki, albo jakieś jajeczka tutaj ugotować się. No, są różne sposoby gotowania. No tutaj rosół też zawsze dostarczy tych witamin, wiadomo, zawsze się mówi, że rosół jest na zdrowie. A lubi Pan może jakieś jogurty? Bo mam to zaproponowanie. Nie lubię. Bo wie Pani co, jest w aptece taki NutriDrink, też jest taki odżywczy jogurt. No jeżeli Pan nie lubi, no to nie będziemy go zmuszać do picia tego. A co Pan lubi jeść, tak jeszcze, jeśli mogę zapytać? No kiełbasy. Co by to jeszcze? Schabowy to wielbia. Wie Pani co, no to zawsze można tutaj też dać, może akurat skusić się na tą kiełbasę, może jakiś boczek, salceson, tutaj ludzie lubią takie rzeczy jeść. On lubi. Tak, ale wie Pani co, głównie skupmy się tutaj na takich miękkich jedzeniach, takie jakieś warzywa gotowane na parze, może jakieś tam właśnie mięso też przyduszone, żeby nie było twarde, bo tutaj raczej kotlet jest taki zbity. Wiadomo, oczywiście można raz na jakiś czas, ale skupmy się właśnie na takich miękkich potrawach. Można też robić to jedzenie częściej, ale w mniejszych ilościach, po prostu mniejsze porcje dawać do jedzenia, może akurat też się uda. A wie Pan co, co Pan lubi pić, jeśli też mogę zapytać? Wodę on nie lubi, ale herbatę. To też częściej tutaj tą herbatę zrobić, zawsze coś tutaj inny smak, bo woda to jest taki neutralny smak, ale zawsze jakiś sok, można dokupić jakiś właśnie sok do dolewania do wody, żeby też dodać taki smak. Z takich jeszcze jakichś informacji, które mogę Państwu przekazać, to może jakieś ulubione potrawy, oprócz tutaj tego schabowego, może jakieś zupy. Pomidorową lubi. No to można częściej tutaj pomidorową gotować. No wie Pani co, urozmaicić tą dietę, jakieś tutaj owoce zmiksować, jakieś koktajle z tego zrobić. No wie Pani co, no różne tutaj można wymyślić potrawy, tak żeby po prostu zjadł, popróbować, może akurat coś się uda. Tu mam dla Pani broszurki z takimi informacjami, co można jeszcze podać tutaj pacjentowi, może akurat coś się uda. No, wydaje mi się, że z mojej strony to będzie tyle. Jeśli będą miały Pani jakieś pytania, można zadzwonić do przychodni. Mają Państwo mój numer. Zawsze odbiorę. No a Panu życzę dużo zdrowia. I proszę tutaj więcej sobie pić tej wody, tych soków, tych herbat, co Pan woli. I też może żonie podpowiedzieć, co dokładnie tutaj chciałby Pan zjeść, na co ma Pan dzisiaj ochotę, żeby po prostu poprawić Pana stan odżywienia. Dobrze? Dobrze, dziękuję Pani. Dziękujemy Pani. Do widzenia.